Mamy dany kwadrat o boku x, czyli długość wszystkich boków kwadratu jest równa x i w tym filmie zastanowimy się, czy pole kwadratu jest proporcjonalne do długości jego boku. Inaczej mówiąc, czy zależność między polem kwadratu a długością boku jest zależnością proporcjonalną. To zrobię tutaj taką tabelkę, gdzie kilka długości boków sobie wpiszemy i obliczymy kilka obwodów, żeby zobaczyć, czy ta proporcjonalność tutaj jest czy jej nie ma. No więc tak, tutaj będę miał w pierwszym w pierwszej kolumnie długość boku długość boku. No i to jest po prostu x. Tutaj będę obliczał pole. Pole kwadratu, no to wiemy, że to jest x razy x, czyli x do kwadratu. No a tutaj będę obliczał, jaki jest stosunek pola do długości boku. No wiemy, że taką najbardziej bezpośrednią metodą badania proporcjonalności, czy coś jest proporcjonalne, czy nie, jest obliczanie takiego stosunku, takiego ilorazu. Jak chcemy sprawdzić, czy dwie zmienne są do siebie proporcjonalne, to musimy po prostu obliczyć ich iloraz. No to weźmy tutaj jakieś przykładowe wartości. Powiedzmy, że mam kwadrat o boku 1. To jakie będzie pole takiego kwadratu? No, 1 do kwadratu to jest 1. No dobrze, jak będę miał kwadrat o boku 2, to jakie będzie pole takiego kwadratu? 2 razy 2 to jest 4, czyli pole jest równe 4. No, weźmy jeszcze jeden, powiedzmy, że mamy kwadrat o boku 3, no to pole takiego kwadratu, 3 razy 3 to jest 9. No to teraz obliczmy te ilorazy. Czyli powiedzmy 1 podzielić przez 1. To jest stosunek pola do... Długości boku, dlatego pierwszego kwadratu wnosi on 1. No jaki jest ten stosunek dla tego drugiego kwadratu o boku 2? No tutaj pole jest równe 4, a długość boku jest równa 2, czyli ten stosunek jest równy 2 tym razem. Więc już widać, że to nie jest to samo. Już nie muszę tego trzeciego kwadratu sprawdzać, już widzę, że ta zależność nie jest proporcjonalna, dlatego że ten stosunek pola do długości boku nie jest stały. No, ale mogę obliczyć tutaj, ile to jest 9 przez 3, no to jest 3. Widzimy, że to jest znowu jeszcze inna liczba. Czyli widzimy, że ta zależność nie jest proporcjonalna. Czyli to nie jest zależność proporcjonalna. Czyli one nie są, długość boku i pole kwadratu nie są, nie są proporcjonalne. Proporcjonalne. Nie są proporcjonalne. W poprzednim filmie sprawdziliśmy, że obwód i długość boku są proporcjonalne, natomiast pole kwadratu i długość boku nie są proporcjonalne. No i tutaj widzimy, że tutaj w tej ostatniej kolumnie wyszło no dokładnie to samo, co w pierwszej kolumnie. No dlaczego tak jest? No możemy tutaj sobie jeszcze przedłużyć to i sobie dopiszemy coś takiego. Długość boku to było po prostu x. Pole kwadratu to było po prostu x kwadrat. Czyli ten stosunek to jest x kwadrat podzielone przez x. x kwadrat to jest x razy x, więc jeden x się skróci i zostanie po skróceniu po prostu x. Czyli rzeczywiście widzimy, że stosunek pola do długości boku jest równy po prostu długości boku. Tak nam to już zresztą wyszło w tej tabeli. Zawsze ten stosunek jest równy długości boku. No w szczególności. Ten stosunek nie jest stały, bo ten stosunek, skoro zawsze jest równy długości boku, no to dla każdego kwadratu, dla kwadratów o różnych długościach boku te stosunki będą różne. Czyli to nie jest zależność proporcjonalna.